Witam wszystkich serdecznie. Odcinek typowo wakacyjny, czyli o audio. Rozmawialiśmy z kolegą Kenim na ten temat. Coś podobnego ostatnio zbudował. To jest taki prototyp roboczy, co kiedyś używałem. Ale przejdźmy do tej skrzyni. Był o tym short. Pokażę wam, co jest w środku. Najpierw troszeczkę z zewnątrz. Dostaliśmy to w ramach projektów, od zawsze jakaś tam zajawka była z elektroniką, no i dostałem to, powiedzmy, w spadku. Jestem ciekawy, czy bateria jeszcze żyje. Nie odpalałem to kilka lat. I tu był przyklejony dekiel z większym głośnikiem i wzmacniaczem w środku. I był wystawiony tylko kabelek do zasilania. I to była tak zwana pierwsza moja basuba tuba. Nazwijmy to już bardziej zaawansowanych. Tu mam wszystko wyciągnięte, tak jak jest, wyciągnięte. Już wiedziałem, że muszą być grube kable. Pokażę wam gumowe stopki dorobione, ponieważ w pewnym momencie to tańczyło i tutaj jeszcze śrubki wystają. Zobaczycie za chwilę dlaczego. Ale lećmy od razu z tematem. Co to jest za skrzynka? To jest skrzynka, którą dostałem od bardzo dobrego nauczyciela, którego bardzo pozytywnie wspominam z gimnazjum, z fizyki między innymi. Dostaliśmy to w ramach projektów, od zawsze jakaś tam zajawka była z elektroniką, no i dostałem to, powiedzmy, w spadku. No i co mamy tutaj w środku? To na pewno będziemy wiedzieć, to było w szorcie. Jest to radio samochodowe, specjalnie krótka wersja, żeby wyszedł fajny 200-watowy głośnik. Powiem wam szczerze, miałem lepszy głośnik, bo ten pisze, że ma 200 watów, ale tak średnio. Miałem lepszy głośnik, który naprawdę robił, że ta skrzynka latała po stole i później wam pokażę, co ja musiałem porobić, żeby ta skrzynka się nie rozleciała. Jest głośniczek. 50 W w RMS-ie, daje radę. I co tutaj mamy? Jak widzicie, wszystko jest na wtyczkach porobione, na oryginalnych. Nie chciałem wycinać, gdyż to jest dobre radio, po co niszczyć. Mamy tutaj takie serduszko tego całego układu, transformator toroidalny. To jest właśnie dlatego wystaje nam ten kabelek z tego, bo zasilamy sobie ten toro. Ostatnio mi się udało taką bestię wyrwać. Fajnie jakby to szło tutaj wsadzić i by to pasowało. Wtedy cały system by miał więcej mocy. A tu jest taki stabilizator napięcia. Po wielu przeróbkach, ponieważ tutaj te końcówki stabilizacyjne zostały wymienione oraz kondensatory zostały dodane i dioda z NERA, która jest odpowiedzialności za jakie napięcie uzyskujemy, została wymieniona, żeby mieć wyższe napięcie, ale niestety nas ogranicza trafo. Co to tutaj mamy? Tu jest taki mostek prostowniczy z czterech szotkich na radiatorkach, bo jednak to się jest w stanie nagrzać. Uwierzcie mi, jest w stanie się to nagrzać. Jak ten głośnik zaczyna pompować, to jest naprawdę grubo. I co tutaj możemy zauważyć? Mamy deskę. Teraz wam pokazuję. Jest taka mata bitumiczna. Tu będzie fajnie widać. Mata bitumiczna i jest pianka. A w dodatku jeszcze gdzieniegdzie są wbite gwoździe. Może tego nie będzie widać dokładnie, ale to wszystko było traktowane kropelką. I to tak bardzo dużo razy. Najbardziej to widać tu. Po prostu nalewałem pomiędzy tą deskę a tą sklejkę tyle razy kropelkę, aż to było szczelne.
ponieważ jak dłużej ten głośnik pompował, grał, ja mówię pompował, bo no, robił takie ciśnienie, że to się po prostu rozpadało i musiałem to po prostu wszystko obklejać z każdej strony. Ile kropelek poszło, to nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale patrząc na to, ile dniak tutaj jest grubo, to możecie się domyśleć, ile tutaj tej roboty musiało być. Wszystkie te otworki, które są na przykład po gwoździach, po wszystkim, wszystko jest zalane tak samo kropelką, żeby było szczelne, żeby nigdzie nam ciśnienie nie uciekało. Ale mimo tego jest tylko jeden otwór, żeby w sumie dwa. To co, na początku miał być jeden, zrobiłem drugi, jeszcze był plan na trzeci, ale na razie do tego nie doszło. Trzeciego otworu nie zrobiłem, nie było kiedy, ale musiałby być dorobiony, ponieważ jak mam zamkniętą skrzynię i jest zamknięta na szczelnie, bo tutaj wszędzie są jeszcze uszczelki na zewnątrz, to po prostu silnik się dławi. Nie ma jak wypompować tego powietrza, więc musiałaby być jeszcze trzeci otwór, ale robi się to w ten sposób, że jak ta skrzynka normalnie stoi, nie na kablach, tylko normalnie stoi, to ją idzie zostawić tak. Ona idealnie zostawia taką lekką szparkę i jak to gra, to po prostu to lekko sobie tańczy, ale przynajmniej bas jest ustabilizowany. Czasem robię tak, że to nie trzęsie się, to później stuka, ale tak. To jest jedna z ostatnich, tak, z ostatnich grających skrzynek, co zrobiłem. Było więcej takich grających skrzynek, tu zaraz wam pokażę na przykładzie na szybciora, co mam jeszcze tutaj przygotowane. Więc to na razie odkładamy. Było słychać, jak to gra. Temat wakacyjny. Tu już mamy przygotowane jedne z pierwszych modeli, ale dały radę. To jest głośnik komputerowy. Widać, że długo już tu jest, bo się zagnieździł nam tu kolega. Jestem ciekawy, czy bateria jeszcze żyje. Nie odpalałem to kilka lat. Pająk nie jest raczej chyba zdziwiony, że się coś dzieje. I tak, bateria oryginalna jeszcze obtaśmowana w razie draki. Dodany kondensator, bo jak zawsze brakuje siły, żeby pompować. Tu jest wszystko na kostkach zrobione, ponieważ to używałem jako przedwzmacniacz, nie jako gotowy głośnik, tylko jako przedwzmacniacz do poważniejszych projektów, które może kiedyś wam pokażę. Jak jesteście zainteresowani, łapka w górę, komentarz, chcecie zobaczyć więcej, więcej wam powiem, może coś wam pokażę. No ale to jest taki mini grający subwoofer, jest dość ciężkawy, tam prawdopodobnie coś jeszcze w środku jest pozmieniane. No to był zestaw grający, no. Kiedyś takim czymś się obsługiwało komputery, czyli nie miało się słuchawek, tylko się miało takie głośniki przy kompie. Dobra, bierzemy kolejnego pacjenta, pokazuję wam, co tu jeszcze dalej mamy. Jeden ze starszych projektów, ktoś może kojarzyć takie coś. To było wyprodukowane w 2002 roku, tak. Prawdopodobnie to jest starsze niż większość moich widzów. Bardzo prawdopodobne. Głośnik, który jest w środku, też prawdopodobnie jest starszy od większości z was. Prawdopodobnie jest starszy też ode mnie. Jak to tutaj było zrobione? No miałem puszkę, została po robieniu dachu. Jakiś tam fotel się wywalało, no i Puszka, pianka, głośnik. Co by z tym można było zrobić? Rzucić do puszki głośnik. Że to się jeszcze kleiło, to się wkleiło piankę.
która jeszcze się nie rozpadła. Teraz meble się rozpadają szybciej. Jedno gniazdko do tego kabla. W środku był wzmacniacz wsadzony. I tu był przyklejony dekiel z większym głośnikiem i wzmacniaczem w środku. I był wystawiony tylko kabelek do zasilania. I to była tak zwana pierwsza moja basuba tuba Scraptech z dachoplastu. Kto by pomyślał? Wtedy jak my to robiliśmy w tamtych latach, to jak jeździliśmy na rowerach z kumplami, z sprzętem grającym, to ludzie się rozglądali, gdzie jedzie ten samochód, w którym tak to napiernicza. A to były rowery. A rowery były zasilone dynamem. Dynamo ładowało akumulatorek. To jest podstawka, w której trzymałem akumulatorek, który dostałem od kumpla. To było z motoroweru, a dokładnie ze skutera. Widać, jak kwas wyciekał, jak zżerało. Już wtedy wiedziałem, że trzeba dać bezpiecznik. Jeszcze tutaj jest przełącznik do załączania. Tutaj był, tylko gdzieś mi się nakrętka podziała i widocznie tak to zostawiłem. Taka pamiątka naprawdę z dzieciństwa. Takie rzeczy się robiło. I to miałem do roweru przyczepione. Dynamo ładowało akumulator, a akumulator zasilał sprzęt grający, kilka serii. Było tego więcej. I to jest jedna z pierwszych wersji. Jeszcze były szybsze, które były prędzej, ale się sprzedały. To produkowałem i się to sprzedawało. To była taka jedna z takich, nazwijmy to, już bardziej zaawansowanych. Tu mam wszystko wyciągnięte, tak jak jest, wyciągnięte. Już wiedziałem, że muszą być grube kable. Gdzieś jeszcze miałem kratkę z tego, bo stare polskie unitrowskie sprzęty były na takich kratownicach zrobione. I na tej kratownicy był wzmacniacz i były dławiki wsadzone, żeby był lepszy bas. No, tutaj za dużo nie zmieniłem. Te otwory prawdopodobnie były do montażu do roweru. Już tak nie pamiętam do końca. Czoło zmienione. Tutaj popełniłem jeden błąd. Każdy na pewno kojarzy takie głośniki. Wiadomo, marker pomalowany na czarno. I to malowałem budaprenem kilka razy. Druga warstwa była spoko. Już po trzeciej warstwie głośnik przestał grać tak jak powinien. No i projekt został zarzucony. No ale przez pewien czas był jednym z najlepszych głośników. Jeszcze miał taki plus, że jak to miałem na bagażniku, bo to już musiało być na bagażniku, jeszcze można było na to siadnąć. No tak. Jak to było robione, to byłem o 20 lat młodszy i o połowę chudszy, więc to dawało radę. No ale takie ciekawostki. Jakby ktoś był zainteresowany, to możemy coś ożywić z tego, zaś doprowadzić do jakiegoś stanu użytkowego albo coś zbudować razem. Więc taka odpowiedź co do budowy audio, które robiłem od zawsze. Jeszcze mam kilka takich mikro projektów, które gdzieś tam zostały, przygotówki z tamtych czasów, ale jak ktoś jest zainteresowany, łapka w górę, komentarz, można udostępniać, polubić, jakieś sugestie, bo to są takie wspomnienia, które miło się wspomina, naprawdę fajnie. To nic. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.